W dzisiejszym odcinku będę miała ze sobą towarzyszkę, a raczej gwiazdę odcinka. Przedstawię Wam mistrzynię w stylizacji włosów, fryzjerkę, do której mogę chodzić z pewnością i bez zastanowienia. Dziewczynę pełną pasji i zawsze uśmiechniętą. Natalię. W Polsce mieszka dopiero od 2 lat, a już ma za sobą sukcesy w konkursach fryzjerskich i naprawdę niemałą pulę powracających klientów, łącznie ze mną. Popijając kawkę, Natalia opowie o swojej drodze w zawodzie, ale nie tylko. Zapraszam do oglądania. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś w ogóle i chcę powiedzieć wszystkim o tym, jaki masz talent i opowiedz mi coś o tym konkursie w Katowicach. Jak to było w ogóle, że się zgłosiłaś? Czy ciebie ktoś zgłosił? Powiem tak, że lubię takie coś, lubię konkursy takie fryzjerskie. Bardzo fajne znajomości, bo na tych konkursach poznaję takich pięknych ludzi, jakie lubią się zawód, jakie lubią fryzury i to strzyżenie, tak samo jak ja, i to naprawdę niesamowite ludzie. Także zawsze lubię takie coś. Byłam w Włoszech, ale jako modelka. Ale to też bardzo fajne doświadczenie, bo to był konkurs, to było 2 lata temu. Takie Mistrzostwa Europy odbyło się tak co roku w Polsce i to było bardzo fajne doświadczenie, bo wtedy jeszcze miałam nie doświadczenie we fryzjerstwie, dlatego startować na pełno, bo jeszcze nie mogła. Aha. Przez brak jakiejś wiedzy, praktyki i tak dalej. Ale było bardzo fajne doświadczenie jako modelki, bo zobaczyło, jak to wszystko jest od środku, jak te przygotowania, jak wszystko się dzieje, także cieszę się, że mi się udało i nawet na przyszłość, jak chciałabym startować, już wiem jakieś takie szczegóły, na które muszę zwracać uwagę. Pewnie, że tak. Tak, jak zobaczyło, jak wtedy było. Niewiele osób w swoim zawodzie chce, pomijając to, że w ogóle mało osób jest w zawodzie, który go pasjonuje, ale naprawdę podziwiam i super. Od jakiego czasu tutaj w Opolu zajmujesz się tym? Od początku ja przyjechałam tu do chłopaka, to było tak mniej więcej 2,5 lata temu i od razu znalazła salon, bo zobaczyła przez internet, że jest taki salon, gdzie właścicieli pracowniki Ukraińcy, a w tej chwili w ogóle nie znałam języka polskiego, zaczęłam go uczyć dopiero jak przyjechała tu do Polski i tak się stało, że miałam szczęście tak naprawdę, że było miejsce. Chodziliśmy tak po różnych salonach tu w Opolu. Ale wiadomo, jak nie znam języka, to nawet jakbym pracowała pięknie, idealnie, jak nie dam rady się dogadać z klientem, to nikt mi nie wiadomo, że nie. No, taki kredyt zaufania, nie? Można powiedzieć. Kawkę, bo robi się chłodna. No, zawsze tak fajnie Cieszę się, że zaprosiłaś mnie, bardzo jest mi miło. Bardzo się cieszę, że widzisz mnie taką ciekawą osobę, także bardzo, dziękuję. Naprawdę. Bardzo. Po pierwsze, to w jaki sposób ty traktujesz moje włosy i w jaki sposób zajęłaś się moimi włosami i że robiłaś to tak, z taką precyzją i z taką pasją właśnie. Mówię, no niesamowicie. I teraz już po prostu będę za tobą chodziła wszędzie. Bardzo cieszę się. No. Jak widzę te emocje, to na pewno jest dla mnie najważniejsze. I to dla mnie tak jeszcze bardziej, tak to podróż, że muszę jeszcze pracować, jeszcze więcej. Myślę, że to no właśnie, to jakie miałaś takie najpiękniejsze momenty, które zapamiętałaś? Na pewno takich znaj. Taki moment to był, jak przyszła do mnie jedna pani, zrobiła jej tą fryzurę. Moim zdaniem było ok, tak jak robiliśmy pierwszą próbną, dała im lusterko, obróciła i tak, no czekam na ją reakcję. Ona patrzy i zaczyna płakać. Ja myślę, Jezu. Bo nie chciała, żeby ona pokazała, bo ona była zadowolona, ale patrzy w ten lustro i do jej te łzy. I ona tak patrzy na to, że ten lustro, aż po czym ona patrzy i mówi, że pani poratowała mi
Ja sama zaczęłam płakać. Tak. I ty masz, nie wiem, widzisz kogoś, jakąś osobę i wiesz, co będzie najlepsze? Masz od razu w głowie wizję, co ty zrobisz z jej włosami? Najpierw pytam, czego klient chce, bo to jest bardzo ważne. Ktoś wie, ktoś nie wie. Ja słucham, co mówi mi klient, a mówię, jakie mamy możliwości w ogóle i jak ja to widzę. Musisz brać pod uwagę kształt twarzy. Proporcje. I żeby, to jest też bardzo ważne. I właśnie kiedy przychodzę, patrzę w lustro i widzę, nie zawsze, nie od razu, bo czasem nie wiem, jak lepiej zrobić. Jakie cechy charakteru powinien mieć właśnie stylista fryzur włosów? Czy są takie cechy, które fajnie by było, żeby miała ta osoba na przykład? A moim zdaniem bardzo ważne jest, bo taka istotna rzecz, to umieć znaleźć kontakt z klientem. Bo jak przyszłam do pracy, do takiego pierwszego salonu, ta właścicielka, pani Ania, ona zwróciła uwagę nie na moje zdolności, a najpierw na to, czy ja dam radę podejść do klienta, nie wiedząc języka jeszcze w tej chwili. Ja jak pracuję, ja tak w to się wchłaniam, ja w to wchodzę. Ja, tak się skupisz, że ja to też zauważyłam. Gdzieś, no. Ja już cała jestem tam. I ja tworzę normalnie i nawet, no, to naprawdę takie uczucie, kiedy masz taką tą pasję, kiedy, jak ty pracujesz. Tak samo z makijażem, z fryzurą, że naprawdę zrobisz dobrą fryzurę, że to człowiek nie się czuje, wzrok się zmienia. I naprawdę ona myślę, że ona jest królową świata. Naprawdę. Ty tak wyjdziesz dzisiaj z tej restauracji. No, jestem pełna, że nie wiem, wracać, tak i patrzeć na samą taką historię tego fryzjerstwa, tak. Tak ostatnie 50 lat na przykład, to kiedyś to moim zdaniem nie było takie coś ciekawego, coś na takim poziomie jak ludzie raczej dzisiaj. Chodzili, bo musieli, nie? Podcinać trochę włosy, żeby nie zarosnąć całkowicie. Faktycznie. A na dzień dzisiejszy moim zdaniem, że to taki dość prestiżny kierunek. Odpowiedzialny tak, też, nie? Tak. Zajmujemy się teraz tym makijażem. Długo na to czekałam, żeby trafić w twoje ręce, także cieszę się. Ja wzięłam takie niewiele kosmetyków, takie, żeby stworzyć fajny makijaż, już taki powiedzmy wieczorowy, troszeczkę mocniejszy. I myślę, że będzie też kolorystycznie pasował do twojej sukienki dzisiaj. Bo czasem jak patrzę, naprawdę dziewczyny przesadzają. No. To właśnie miałam cię też zapytać, jak widzisz te trendy teraz w makijażu. A powiem tak, jeśli chodzi o makijażu, w ogóle kobiety się malują i tak dalej. Dzisiaj moim zdaniem, że wszyscy teraz taki jest, więc bardzo podobne między sobą, bo jest jakieś takie tendencje, jest jakaś taka moda, że naprawdę mają takie podobny kształt brwi, rysują takie namalowanie kwadratowe, usta, rzęsy. Naprawdę dużo dziewczyn wyglądają bardzo podobnie. Czyli dążą do tego, żeby mieć takie same twarze. Tak. Też to zauważyłam. Aha, czyli nie ja też to zauważyłam. No, no cóż. Ja staram się jednak unikać tego, bo wychodzę z założenia, że piękno leży w różnorodności i to właśnie, co mamy innego, fajnie to pokazywać i nie wstydzić się tego, bo w ogóle myślę, że jest problem teraz, że dziewczyny bez makijażu w ogóle nie wyjdą z domu, w ogóle gdzieś tam no, mają naprawdę kompleksy, nie? Że muszą robić ten makijaż, że teraz to już nawet nie jest przyjemność, tylko mózg. I to jest smutne. Nałożę sobie trochę różu, swoją drogą, w takim kolorze, które sama używam i sama bardzo go lubię. Ale co, bo nie wiem, czy dobrze robię, mam taką śminkę w podobnym kolorze. Mhm. Jest taka matowa. I też czasem używam ją jako cienie. I powiem ci, że bardzo fajnie też się trzyma. Ja też tak lubię robić. Bo wtedy też makijaż twarzy fajnie współgra z makijażem oczu, nie? Przychodzą różni ludzie, różni klienci, że przez moją pracę spotykam, poznaję takich ludzi jak ty, także cieszę się, że przyszłaś no to wtedy. Super. Tam, że a to w zasadzie przypadek, nie? Był, tak, że tak. Ja wtedy przyszłam. A nic w życiu nie było. Nie było proste tak. Dokładnie. Musiało tak być. Teraz używam takiego pudru, on jest transparentny i nie na całą twarz, bo też nie ma takiej potrzeby, tutaj tylko
dla kwestii estetycznych przypudruję tutaj na samym środku i może pod okiem. Popatrz w górę, proszę. Dobra, no może troszeczkę rozświetlacza. Ja nie używam rozświetlacza, bo mam cerę raczej, która się dosyć mocno błyszczy, więc nie chcę tego też dokładać niepotrzebnie i świecić się jak kula dyskotekowa. Aczkolwiek, jeżeli mam taką ochotę, to to robię i mam wszystkich w nosie. Ale właśnie, jak w Twoim przypadku, ten rozświetlacz tak fajnie takiej świeżości właśnie dodaje, nie? Tak. Także super. Właśnie też mam, ale też tak delikatnie go. Tak. I myślę, że teraz przejdziemy do ust od razu, żeby mieć taką jakby ramę, właśnie której tak, nie chcę przesadzić. Tak jak tam mówiłam, że z tym strzyżeniem, że najpierw tak robię boki ścinę, tak, wiem, że co muszę zrobić, a później już do tą dokładnie górę. Mhm. Myślę, że najpierw sobie ten dam. Akcent, który robi makijaż w zasadzie, podkreślę takim ciemnym brązem linię rzęs. Właśnie bardzo mi się podoba, kiedy ona jest taka zgubiona. Tak, 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 właśnie tak. Tutaj zaraz muszę sobie. Jak zrobisz fajny makijaż, naprawdę moim zdaniem, ja patrzę na tą mamę, czy na tą babcię, no bardzo ładnie to wygląda. Ona mówi, że jest za mocno i to nie przez to, że jest za mocno, a tylko przez to, że w porównaniu z tym, jak ona tak się maluje siebie na co dzień, i właśnie z tym jest problem. I tak z 10-15 minut idzie na to, żeby córka, czyli ta pana młoda, siostra, ciocia powiedziała, że jest dobrze. Ona tak jakieś parę minut popatrzy w tą lustro, się uspokoi, już trochę jest przyzwyczajona i dopiero wtedy, no dobrze, prawda, to może być. Tak. Naprawdę to tak bardzo często. Kwestia właśnie też przyzwyczajenia się, nie? Możesz otworzyć? Otworzyć? Aha. Nie możesz na mnie popatrzeć. No często. Często to jest też przez jakby zmianę, różnicę pokoleń, nie? Tak. Że jednak to inne kanony, nazwijmy to, nie? Mam pigment piękny, przyniosłam. Taki bardzo swoją drogą pasuje do sukienki. I troszeczkę go sobie nałożę, tak żeby właśnie nie przesadzić. No, powiem ci, że miałam już z tym takie, nie wiem, do czynienia. Miałam coś podobnego, jak byłam w Gdańsku jako modelka jednego fryzjera na fryzurę. I malowałam też sama siebie, bo nie było wtedy wizażystów, coś tam malowało i tak patrzę, że już taki mocny miał makijaż. On mówi jeszcze, mówię, no to tutaj będzie przesada, mówię, żeby usta były tak mocno zrobione, oczy, mówię, no to nie wiem, jak to będzie wyglądać na żywo. On mówi, na żywo może będzie trochę przesada, ale zobaczysz, na zdjęciu będzie akurat. I naprawdę tak było. Dobra, nakładam tusz. Jak muszę? Tak jak teraz właśnie. O, i jeszcze co chcę powiedzieć, bo widać, że jesteś takim człowiekiem sztuki i jak zobaczyłem twój Instagram, zobaczyła twoje prace, takie rysunki, że malujesz i naprawdę jestem zachwycona, bo naprawdę widać, że masz talent. Oj, nie przesadzę. No tak, cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę. No jestem duszą artystyczną i tutaj jakby nie zamierzam tego ukrywać, ani wiem, że tak mam i czasami to jest wada, może być też zaletą. Ja to zawsze traktuję jako zaleta i staram się gdzieś tam wydobywać z tego właśnie to, co jest najlepsze, nie?
Nie w drugą stronę. Okej. Okay. Ten wzrok. Znasz go. Tak. Znasz go, widzę właśnie. Koniec, pokazuję ci, jak to wyszło wszystko. No, jestem bardzo. Coś innego. No to super. Następnym razem się umówimy, to zrobimy inny z kolei.